Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj zrobimy sobie taki oto fajny pierznik. Taki coś a la koronkowy. On jest już napięty, usztywniony i tak właśnie wygląda. Pierznik, powiedziałabym, że nie będzie łatwy do zrobienia dla osób początkujących, ponieważ są tu słupki sześciokrotnie nawijane, są pęczki, więc może taka osoba, która dopiero zaczyna, będzie miała pewne tutaj trudności, ale warto spróbować, bo naprawdę pierznik jest super, taki bardziej koronkowy i ozdobi każdy stół. Nie mam tutaj, zobaczę sobie, centymetr, a mam centymetr, już wam zaraz pokażę. Bieżniczek ma 56-57 centymetrów długości, a już zmierzymy sobie, jaką ma szerokość. 41-42 cm. Wiadomo, te wielkości się będą różnić sposobem napięcia albo grubością kordonka. Ten bieżniczek był wykonywany kordonkiem Muza 10 i szydełkiem 1,25. Ze względu na to, że muza mi się już skończyła, został mi malutka końcóweczka, więc boję się, że mi nie starczy, więc zrobimy sobie dzisiaj tą serwetkę kordonkiem nowosolskim, czwóreczką. I szydełkiem 1,75 albo 1,75 szydełkiem. Mam nadzieję, że tyle mi starczy. Więc tak jak mówię, ten bieżnik nie jest dla osoby początkującej, chociaż osoby początkujące mogą sobie spróbować. Ja postaram się tłumaczyć tak, żeby było zrozumiale i mogą sobie po prostu spróbować. Te słupki sześciokrotnie nawijane to są właśnie tutaj. No, powiem wam, że jest to wyzwanie. Troszkę ciężko się przerabia, bo nitka zeskakuje z szydełka, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie. Więc co, ja sobie tutaj stanowisko przygotuję i zabieramy się do szydełkowania. Jednak zmieniłam sobie szydełko na 1,5 mm. Zaczynamy tradycyjnie od wykonania pętelki i 8 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zamykamy łańcuszek w kółeczko, czyli robimy oczko ścisłe w pierwszym naszym oczku. Przeciągamy, mamy takie kółeczko. W tym kółeczku będziemy robić podwójne słupki łączone górą. Trzy podwójne słupki, dokładnie, łączone górą. Czyli robimy cztery oczka łańcuszka jako nasz pierwszy słupek podwójny. Dwa razy niteczka na szydełko, wbijamy szydełko w kółeczko i przeciągamy przez dwie i przez dwie. Tutaj zostawiamy dwie pętelki na szydełku i jeszcze jeden podwójny słupek. Dwa razy nitka na szydełko, wbijamy się w tą kółeczko, przeciągamy przez dwie i przez dwie. Mamy trzy pętelki na szydełku. Narzut i przeciągamy przez wszystkie trzy pętelki.
Raz robimy 5 oczek łańcuszka i na nowo naszą grupę z 3 podwójnych słupków robimy, czyli no, podwójny słupek, nie zakańczamy, mamy 2 niteczki na szydełku, znowu 2 razy nitka, przeciągamy przez 2, przez 2, 3 niteczki na szydełku i znowu 2 razy i 2 razy przeciągamy przez 2 pętelki. Mamy 4 i przeciągamy przez wszystkie 4. I znowu 5 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 2 razy nitka na szydełko i robimy podwójne słupki. Tak jakby łączone górą. I jeszcze jeden. O, i mamy 4 pętelki. Przeciągamy przez wszystkie 4. I znowu 5 oczek łańcuszka. 4, 5. I na nowo słupki. Podwójne w ilości 3, łączone górą. Takich grup słupków podwójnych ma wyjść 8. Czyli robimy sobie 8, znaczy jeszcze raz, 2, 3, jeszcze 5. Po wykonaniu 5 oczek łańcuszka łączymy się tutaj, a zresztą ja Wam pokażę. Zróbcie sobie jeszcze 5 tych grup po 3 podwójne słupki. I ostatnie 5 oczek łańcuszka, które wbijamy się tutaj i zaczepiamy te oczka łańcuszka u góry tutaj na czubku tych słupków łączonych górą i robimy oczko ścisłe. Teraz musimy dostać się tutaj na środek, czyli robimy oczka ścisłe aż do trzeciego oczka łańcuszka. Jedno oczko ścisłe, drugie oczko ścisłe i trzecie oczko ścisłe. I tutaj będziemy robić 4 grupy po 3 podwójne słupki, tak jak tu żeśmy robili, tylko tu w jednym oczku będą aż 4 takie grupy. Więc teraz robimy 4 oczka łańcuszka, 2 razy nitka na szydełko i wszystko robimy tutaj w tym jednym oczku. Dwa, trzy. O, i łączymy górę. 5 oczek łańcuszka. 5. 2 razy nitka na szydełko. Wbijamy się w to samo oczko i robimy drugą grupę. Drugi podwójny słupek i trzeci podwójny słupek i znowu przez wszystkie 4. 5 oczek łańcuszka, 2 razy nitka na szydełko, znowu w to samo oczko wbijamy się i robimy trzecią grupę tych podwójnych słupków. O, i jeszcze raz. I przeciągamy przez wszystkie 4. I ostatnie 5 oczek łańcuszka w tej grupie. 2 razy nitka na szydełko i robimy ostatnią grupę.
Wszystko w tym jednym oczku. Drugi podwójny słupek i trzeci podwójny słupek. I przeciągamy przez wszystkie cztery. Mamy cztery grupy po trzy podwójne słupki. Pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz półsłupek robimy tutaj w trzecim oczku następnego łańcuszka. Półsłupek. I znowu 5 oczek łańcuszka. I w następnym łańcuszku raz, dwa, trzy, w trzecim oczku robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Następny łańcuszek. Raz, dwa, trzecie oczko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka. I wbijamy się tutaj też w trzecie oczko, ale tu już będziemy robić to samo, co żeśmy robili tutaj. Bo to jest tak jakby po prostej. Z drugiej strony robimy to samo, czyli nabieramy dwa razy nitkę na szydełko i raz, dwa, trzecie oczko wbijamy się i robimy to samo, co po tej stronie, czyli cztery grupy po trzy podwójne słupki łączone górą. A pomiędzy nimi będziemy robić 5 oczek łańcuszka. Czyli mamy jedną grupę już zrobioną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Druga grupa. Raz. Dwa i trzy. I przez wszystkie cztery niteczki. O. Druga grupa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Dwa. Trzecia grupa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I trzecia, czwarta grupa już. Podwójne słupki. Trzy. Dwa. I trzy. O. I łączymy górą. Mamy tak samo cztery grupy. Tutaj też mamy cztery. Więc robimy teraz pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Odliczamy trzecie oczko w następnym łańcuszku. I robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. I robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odliczamy trzecie oczko. Raz, dwa, trzy. Wbijamy się i robimy półsłupek. I teraz raz, dwa, trzy, 4, 5. Bijamy się tutaj w czubek tych półsłupków włączonych górą i robimy oczko ścisłe. I wyszedł nam taki oto element. I zaczynamy kolejny rząd. Znów musimy tutaj przejść oczkami ścisłymi na środek, czyli do trzeciego oczka.
Tutaj robimy oczko łańcuszka i w tym samym oczku robimy półsłupek. Tutaj będziemy zakańczać ten rząd. 6 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oczek łańcuszka będziemy robić tutaj, jak będziemy robić półsłupki, a pomiędzy tymi słupkami podwójnymi, pomiędzy tymi grupami tych słupków podwójnych będziemy robić 5 oczek łańcuszka. Więc tu robimy 6. Raz, dwa, trzy. Aha, tutaj już będziemy robić te grupy słupków, więc 2 razy niteczkę na szydełko. Wbijamy się w trzecie oczko i robimy 2 grupy słupków, drugi podwójny słupek, nie zakańczamy tych podwójnych słupków i trzeci podwójny słupek, o, i przez wszystkie 4, raz, 2, 3, 4, 5, 2 razy nitka na szydełko, wbijamy się w to samo oczko i robimy następną grupę podwójnych słupków łączonych razem i kolejny 2 razy nitka na szydełko, wbijamy się tu, robimy przez dwie, przez dwie, mamy 4 niteczki na szydełku i przez wszystkie 4 i znowu 5 oczek łańcuszka, 2 razy nitka na szydełko i znów podwójne słupki. To sobie już zrobicie. Jeszcze 2 w tym samym oczku. Ja tutaj zaraz pokażę, co dalej. Mam już zrobione 4 grupy po 3 podwójne słupki. Teraz 6 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6. I na łańcuszku raz, 2, 3. Wbijamy się w trzecie oczko. Robimy pół słupek. I robimy półsłupek i znowu 6 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6 i znowu raz, 2 i 3 i robimy półsłupek, raz, 2, 3, 4, 5, 6, na następnym łańcuszku raz, 2, trzecie oczko i robimy półsłupek, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i robimy raz, 2, półsłupek w trzecim oczku na łańcuszku, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i znowu raz, 2, 3, półsłupek, raz, 2, 3, 4, 5, 6, raz, 2 i tutaj półsłupek i teraz już dochodzimy do tego miejsca, gdzie będziemy robić znowu grupę słupków podwójnych, więc robimy 6 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 2 razy nitka na szydełko, szukamy trzeciego oczka, wbijamy się i robimy te półsłupki łączone górą, czyli drugi podwójny słupek, trzeci podwójny słupek, o, przeciągamy przez wszystkie 3, jedna grupa podwójnych słupków zrobiona, teraz 5 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5 i następna grupa podwójnych słupków, wszystko w tym samym jednym oczku,
drugi podwójny słupek, którego nie zakańczamy, i trzeci, o, i przez wszystkie cztery. I tutaj robimy sobie, dorabiamy jeszcze dwa i lecimy z łańcuszkami, pamiętając o tym, że łańcuszki tutaj są z sześciu oczek łańcuszka, natomiast tutaj pomiędzy tymi podwójnymi słupkami są pięciooczkowe łańcuszki, więc lecimy, tu lecimy i łączymy się oczkiem ścisłym tutaj, gdzie robiliśmy ten pierwszy półsłupek. Tutaj robimy oczko ścisłe i robimy sobie te łańcuszki. I rząd zakończony. Tutaj, tak jak w poprzednim rzędzie, po wykonaniu sześciu oczek łańcuszka łączymy się tutaj oczkiem ścisłym z tym naszym półsłupkiem. Będziemy jeszcze wykonywać dwa razy to samo, żeby tutaj było po jednej stronie 4, raz, 2, 3, 4 i po tej raz, 2, 3 i 4. Czyli dwa rzędy będziemy robić teraz tak samo. Czyli zaczynamy od przejścia oczkami ścisłymi na trzecie oczko. Raz. Dwa. I trzy. Oczko łańcuszka i półsłupek. Jeszcze raz w tym samym oczku, żeby było wiadomo, gdzie zaczynamy, gdzie kończymy, bo tutaj będziemy robić oczko ścisłe, zamykając rząd. 6 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6 i wbijamy się tutaj z półsłupkiem, raz, 2, 3, półsłupek, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i tutaj już dwa razy niteczka na szydełko, raz, 2, 3 i tu wykonujemy już ten nasz tak jakby motyw, te grupy podwójnych słupków. Drugi i trzeci podwójny słupek. O. I przeciągam. 5 oczek łańcuszka, raz, 3, 4, 5 i dwa razy nitka na szydełko i robimy drugą grupę podwójnych słupków. I trzeci. I przeciągamy przez cztery niteczki. I tak sobie będziecie robić. Jeszcze dorabiamy tutaj dwie grupy. Tutaj oczka, łańcuszka. Tutaj następną grupę słupków. Oczka, łańcuszka. I łączymy się tutaj z półsłupkiem. I kolejny rząd będzie wyglądał tak samo. Ja już tego nie będę pokazywać. Więc robimy sobie dwa rzędy, żeby tu po tej stronie było cztery te grupy słupków i tutaj też cztery. I widzimy się po wykonaniu tych rzędów. Pamiętajcie, że tutaj te łańcuszki mają być sześciooczkowe, a pomiędzy tymi grupami słupków pięć oczek łańcuszka. I tutaj już cztery rzędy są zakończone tych grup. Mamy raz, dwa, trzy i cztery. I teraz ten rząd, co teraz będziemy robić, będzie wyglądał następująco, że co drugą tutaj krateczkę, znaczy krateczkę, ten łańcuszek, będziemy robić takie grupy słupków, więc będzie to bardzo żmudna i pracochłonna robótka. Nie, no żartuję.
ale będziemy robić naokoło. Czyli zaczynamy już od pierwszej naszej grupy, czyli tutaj będziemy się przesuwać oczkiem ścisłym na trzecie oczko łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka jako nasz ten podwójny słupek i zaczynamy robić naszą grupę słupków podwójnych, czyli jedna grupa już jest, 5 oczek łańcuszka, teraz robimy drugą grupę, raz, dwa i trzy. O. I cztery mamy na szydełku. Przeciągamy przez wszystkie cztery. O, 5 oczek łańcuszka. Jeden słupek. Drugi podwójny słupek. I trzeci podwójny słupek. I przeciągamy. Mamy trzy. Jeszcze jedno. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 i znowu jeden podwójny słupek, drugi podwójny słupek i trzeci podwójny słupek i przeciągamy przez 4. Tutaj nie robimy żadnych oczek łańcuszka, tylko od razu odliczamy na następnym łańcuszku. Raz, dwa, trzy, trzecie oczko i robimy półsłupek. I teraz znowu dwa razy nitka na szydełko. Raz, dwa. Szukamy raz, dwa, trzy. Trzeciego oczka i znowu robimy tę grupę słupków. Grupa jest zrobiona, cztery grupy i teraz raz, dwa, trzecie oczko i robimy półsłupek. Tutaj będzie tak fajnie, bo tutaj na samym środku wyjdzie właśnie jedna grupa i na środku tej tutaj tego motywu też wyjdzie jedna, więc robimy sobie tak naokoło, co drugi. W jednej robimy nasz motyw, w drugiej robimy półsłupek. Bez żadnych oczek łańcuszka, bez niczego. Czyli teraz, tu jak żeśmy zrobili półsłupek, to tutaj pod następnym łańcuszkiem będziemy robić ten motyw. I znowu półsłupek w następnej i tak co drugą robimy te nasze motywy. Naokoło sobie robimy. I po wykonaniu tutaj półsłupka w tej pod tym łańcuszkiem łączymy się oczkiem ścisłym tutaj, gdzie był wierzchołek tych słupków podwójnych łączonych górą. I tak będzie wyglądał ten rząd. Troszeczkę pracy przed nami, więc robimy sobie naokoło i łączymy. Tak wyszło po zrobieniu tych motywów, co drugi ten łańcuszek. No, tak wygląda ten środek naszego bieżniczka. Tutaj zakończenie robiliśmy oczkiem ścisłym. Zakańczaliśmy tutaj na czubku tych trzech podwójnych słupków. Teraz musimy dostać się tutaj na środek tego łańcuszka,
czyli w trzecie oczko robimy oczka ścisłe. Jeden, dwa i trzecie oczko. Sześć oczek łańcuszka. Nie. Teraz robimy półsłupek. O, i teraz dopiero. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tu szukamy trzeciego oczka. Raz, dwa, trzy. Wbijamy się i robimy półsłupek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na kolejny łańcuszek. Raz, dwa, trzecie oczko się wbijamy. Robimy półsłupek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I znowu kolejny łańcuszek. Raz, dwa, w trzecie oczko wbijamy się. Robimy półsłupek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I w trzecie oczko wbijamy się i robimy półsłupek. I tak będzie wyglądał ten rząd. Robimy takie łańcuszki sześciooczkowe. Na około pod, w każdy łańcuszek wbijamy się półsłupkiem w trzecie oczko. Żeby nic nie pominąć, bo potem na tym będziemy robili takie różne wzory. Więc robimy sobie teraz cały rząd tych łańcuszków, sześć oczek i łączymy się tutaj z tym naszym pierwszym półsłupkiem. Robimy oczko ścisłe. Już tutaj łańcuszki zrobione, pierwsze. Teraz jeszcze raz robimy to samo, co robiliśmy teraz. Czyli znowu będziemy robić ten rząd samych łańcuszków. Więc najprzód przechodzimy oczkiem ścisłym na środek, czyli do trzeciego oczka. Jeden, dwa i trzy. Oczko łańcuszka i półsłupek w tym samym oczku. I teraz robimy 6 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6 i odliczamy tu na następnym łańcuszku 3, wbijamy się w trzecie, robimy półsłupek. I znowu 6 oczek łańcuszka, 1, 2, wbijamy się w trzeci, robimy półsłupek i znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oczek łańcuszka, raz, dwa, wbijamy się w trzecie oczko i robimy półsłupek. I tak lecimy cały rząd. Znowu robimy łańcuszki naokoło i wbijamy się tutaj oczkiem ścisłym. Po wykonaniu sześciu oczek łańcuszka, tu robimy oczko ścisłe, tutaj gdzie był nasz pierwszy półsłupek. Tak wygląda środek bieżnika po drugim rzędzie tych samych łańcuszków. Teraz już będziemy tutaj wykonywać pewien motyw, pewien taki wzór. Tutaj łączyliśmy się oczkiem ścisłym. Więc teraz będziemy robić te grupy podwójnych, nie, tak, podwójnych słupków, czyli robimy 4 oczka łańcuszka, 2 narzuty na szydełko w tym samym oczku, robimy słupek podwójny i nie zakańczamy go i jeszcze raz, 2 razy nitka na szydełko, i podwójny słupek.
Mamy trzy niteczki na szydełku. Przekładamy przez wszystkie trzy. I jeszcze jedną grupę będziemy robić. Dwa razy nitka na szydełko. Wbijamy się w sąsiednie oczko, następne oczko i robimy drugą grupę. Czyli jeden, dwa razy nitka na szydełko. Wbijamy się w drugie oczko i robimy pierwszy podwójny słupek. Nie zakańczamy. Drugi podwójny słupek i trzeci podwójny słupek. Mamy cztery niteczki na szydełku, przeciągamy przez wszystkie cztery. Mamy taką grupę, dwie grupy podwójnych słupków. Teraz 11 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pomijamy tutaj ten łańcuszek, pomijamy półsłupek, pomijamy kolejny łańcuszek i wbijamy się już z tymi grupami słupków tutaj w drugi półsłupek. Czyli omijamy ten łańcuszek, półsłupek, kolejny łańcuszek i wbijamy się w następny i robimy podwójne słupki, których nie zakańczamy. I trzeci podwójny słupek. Cztery niteczki na szydełku mamy. Przeciągamy przez wszystkie cztery. I teraz znowu. Dwa razy nitka na szydełko. W kolejne oczko wbijamy się i robimy tą grupę tych podwójnych słupków trzech. O, drugi. I trzeci. Raz i dwa. Cztery niteczki na szydełku. Przeciągamy przez wszystkie cztery. 11 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pomijamy tutaj jeden łańcuszek, pomijamy półsłupek. Pomijamy kolejny łańcuszek i wbijamy się w drugi z kolei ten półsłupek i robimy te podwójne słupki. O. I tak robimy cały rząd. Będzie wyglądał. Łączymy się tutaj po wykonaniu tych 11 ostatnich oczek łańcuszka. Tutaj z pierwszą, tak jakby pierwszym czubkiem podwójnych słupków łączonych górą. I tutaj chyba powinien się zakończyć ostatni ten pufek jakby. No i tutaj 6 oczek łańcuszka i łączymy się oczkiem ścisłym tutaj w ten czubeczek tych podwójnych słupków. Już zakończyłam. Zaraz policzymy, ile jest tych pęczków takich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mamy te pęczki. Tutaj już zaczynają się schody. Tu już będzie troszkę trudniej, bo tu już pojawi się słupek czterokrotnie nawijany, więc ja jeszcze pokażę ten rząd i reszta będzie w drugiej części filmiku. Więc teraz mamy tutaj łańcuszek z 11 oczek. 4 oczka, przez 4 oczka robimy oczka ścisłe, więc tutaj jest 1, 2, 3,
3 i 4. Do czwartego oczka robimy oczka ścisłe. I teraz 4 oczka łańcuszka jako nasz pierwszy podwójny słupek. 2 razy nitka na szydełko. I tutaj robimy 6, nie wbijamy się w oczko na razie, tylko robimy pod łańcuszkiem 6 podwójnych słupków. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 podwójny słupek. Czyli mamy w sumie 7 słupków, ma być 8. Czyli ten ostatni słupek będziemy wbijać, tak jak tutaj robiliśmy 4 oczka łańcuszka w piątym, 4 oczka łańcuszka, 4 oczka ścisłe, więc tutaj też liczymy raz, dwa, trzy i czwarte oczko. Wbijamy się najlepiej pod dwie niteczki, żebyśmy to nie rozciągli. O, i robimy podwójny słupek. Czyli mamy w sumie 8 podwójnych słupków, przy czym 2 zawieszane są tak jakby robione na oczku łańcuszka, a pozostałe pod łańcuszkiem. Teraz robimy 7 oczek łańcuszka. Mamy 3, 4, 5, 6, 7. Przechodzimy na drugi łańcuszek, gdzie robimy słupek poczwórnie nawijany. Czyli nawijamy raz, dwa, trzy i cztery. Odliczamy 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wbijamy się w szósty i robimy ten słupek, czyli przeciągamy przez dwie, przez dwie, przez dwie pętelki, przez dwie i na górze też przez dwie. Mamy słupek poczwórnie nawijany. Teraz znowu 7 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7. Przechodzimy na kolejny łańcuszek i tutaj robimy te podwójne słupki. Odliczamy raz, dwa, trzy, wbijamy się w czwarte oczko. Jeden, dwa, trzy, cztery, tutaj robimy podwójny słupek. 6 podwójnych słupków pod łańcuszkiem już. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dwa razy nitka na szydełko i teraz od początku tutaj od tego tych grupy podwójnych słupków liczymy raz, dwa, trzy, czwarte oczko, wbijamy się w to czwarte oczko, robimy podwójny słupek i mamy znowu 8 podwójnych słupków, 2, 4, 6, 8. 7 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7. Przechodzimy na kolejny łańcuszek. 2 razy, 3, 4 razy nitka na szydełko. Odliczamy raz, 2, 3, 4, 5. Wbijamy się w szósty i robimy poczwórny słupek. Przez dwie niteczki, przez dwie. Przez dwie i na górze przez dwie. I tak wygląda ten rząd.
8 podwójnych słupków, 7 oczek łańcuszka, poczwórny słupek, 7 oczek łańcuszka i znowu te podwójne słupki. I tak na zmianę robimy przez cały rząd. Naokoło łączymy się tutaj, robimy poczwórny słupek, słupek czterokrotnie nawijany, 7 oczek łańcuszka i łączymy się tutaj z raz, dwa, z czwartym oczkiem, oczkiem ścisłym. I widzimy się w drugiej części.